Ponad 100 osób oglądało wspólnie w Suwałkach relację z beatyfikacji Jana Pawła II. Suwałczanie zgromadzili się w Parku Konstytucji 3 maja, gdzie w muszli koncertowej wystawiono specjalny telebim, na którym były transmitowane uroczystości. Jak mogłoby nas tu nie być? W taką chwilę chcemy wspólnie modlić się i cieszyć, że nasz rodak został wyniesiony na ołtarze, mówili zebrani. W domu nie ma takiej oglądalności i to jest w ogóle inaczej. Inny nastrój, w ogóle inaczej się przeżywa to wszystko. Dlatego też, chociaż człowiek tyle może poświęcić, to przyszedł do parku i tutaj właśnie razem ze wszystkimi będzie oglądny i przeżyje to wszystko. Bo mi się wydaje, że wspólnota daje większą siłę jakoś taką, większą taką wiarę, taką no siłę taką duchową. To jest wielki dzień i cieszę się, że żyję w tych czasach, że mogę to przeżywać i Ojca Świętego, że był i że teraz tą beatyfikację. Razem z ludźmi tutaj chcemy oglądać, no co tam w domu? Wspólnie. Znajomi są. Tak, jak ja jedna w domu mieszkam, to dla mnie jednej to smutno. A tak, to fajno. Człowiek już wiekowo doczekał, że tu jest taka wspólnota, że takie piękne, pozwolone tu dla nas oglądać, postawione. To jest piękne. Piękny pomysł. Takie postanowienie miałam już jakby od tego czasu, kiedy dowiedziałam się, że będzie to. Mimo, że mam w domu telewizor, nawet dwa, ale chcę obejrzeć. Żeby nie siedzieć w domu samej, bo to w domu wygodnie jest na pewno, ale tu przyszło właśnie po to, żeby tak duchowo po prostu połączyć się z tymi, którzy oglądać. Jest to tak wzniosła uroczystość, że trudno, żeby tu nie być. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, powiedział Radiu 5, że mimo chłodu mieszkańcy nie zawiedli. Spotykamy się w Parku Konstytucji 3 maja po to, żeby wspólnie przeżywać tę wspaniałą uroczystość. Transmisję bezpośrednią z Watykaną, gdzie będzie beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Troszeczkę pogoda nam dzisiaj nie dopisała, jest chłodniej niż w ostatnich dniach, ale widzę, że troszeczkę ludzi przyszło i będziemy wspólnie przeżywali to doniosłą, wspaniałą uroczystość. Również ksiądz Jarema Sykulski, moderator Suwałk, zaznaczył, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Jest to wydarzenie ważne dla całego Kościoła i myślę, że jest to tylko formalny akt, który w sercu wszystkich Polaków i właściwie wszystkich katolików na świecie był od dawna znany, że Jan Paweł II już za życia był święty, a dzisiaj, od dzisiaj w sposób oficjalny możemy go czcić i za jego wstawiennictwem wypraszać potrzebne dla nas łaski. Po zakończeniu transmisji wszyscy zebrani przeszli pod pobliski pomnik papieża. Tam została odprawiona msza dziękczynna, podczas której wystawiona została relikwia Jana Pawła II.